Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 31 maja 2023 roku prezydent Francji Emmanuel Macron podczas konferencji Globsek w stolicy Słowacji Bratysławie powiedział, że jego kraj powinien był słuchać ostrzeżeń państw Europy Wschodniej dotyczących Rosji. Dodał też, że rosyjska inwazja na Ukrainę. Była, jak to określił, elektrowstrząsem, który obudził, obudził NATO. Ale oprócz tych słów, które padły i które były, można powiedzieć, oczekiwane przez sporą część, tak zwanego kolektywnego zachodu, padły słowa nieoczekiwane, a nawet mocno zaskakujące. Prezydent Francji mówił bowiem o, uwaga częściowym rozbrojeniu wschodniej flanki NATO podczas swojego przemówienia prezydent Francji starał się komplementować kraje Europy wschodniej czy Europy środkowo-wschodniej twierdząc że Europa zachodnia powinna się wiele uczyć od państw właśnie naszego regionu powinna słuchać tych państw powiedział cytuję niektórzy mówili że straciliście okazję by milczeć ja sądzę że my straciliśmy okazję by was Słuchać, te czasy się skończyły. Koniec cytatu. No, ta narracja prezydenta Macrona to taka dość czytelna aluzja do słów nieżyjącego już byłego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca, który w pamiętnym 2003 roku pouczał, strofował państwa Europy Wschodniej za przystąpienie do amerykańskiej koalicji, która Dokonała inwazji na Irak, mówiąc wtedy, że straciły okazję, by milczeć. To jest cytat: Straciły okazję, by, by milczeć. To ewidentna, ewidentne takie podejście protekcjonalne ze strony prezydenta, ówczesnego prezydenta Francji, które zresztą odbiło się bardzo szerokim echem w Europie Wschodniej, było bardzo negatywnie odebrane. W naszej, części, w naszej części Europy. Natomiast obecny prezydent Francji przypomniał także swoje słowa, słowa z grudnia 2019, 2019 roku. Słowa bardzo ostre, słowa, które po obu stronach Atlantyku wywołały bardzo negatywne komentarze, kiedy wypowiedział się pod adresem NATO, mówiąc, że ta organizacja jest, cytuję, w stanie śmierci mózgowej. No i Tutaj oczywiście odciął się od tych swoich słów, a właśnie nawet nie tyle się odciął, co, co, co dopowiedział, że, że, cytuję, Władimir Putin ożywił je za sprawą najgorszego możliwego elektrowstrząsu. Koniec cytatu. No i to jest, można powiedzieć, pewien, pewien taki pierwszy filar wypowiedzi Emmanuela Macrona, który no, w żaden sposób jakoś nie dziwi. Nie dziwi w... w Pasowuje się, można powiedzieć, w tę oficjalną narrację, którą prezentują państwa, tak zwanego kolektywnego Zachodu. Natomiast jeszcze jest drugi filar tej wypowiedzi, niezwykle istotny, który, jest, który, jest, który niesie za sobą zapowiedź istotnych ge geostrategicznych zmian, a przynajmniej wizji takich geostrategicznych zmian. Prezydent Macron opowiedział się w swoim przemówieniu za znacznie silniejszą pozycją i większą autonomią Europy w zakresie zdolności wojskowych, w zakresie technologii, w zakresie energii. Podkreślił i to jest bardzo istotne że Europa. Nie może całkowicie polegać na Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie stabilności na kontynencie. Oczywiście od razu dodał, że celem Europy Zjednoczonej nie jest zastąpienie NATO w dziedzinie bezpieczeństwa, ale ten Argument, czy ta narracja o autonomii strategicznej jest już właściwie stałym elementem przekazu fra francuskich polityków, łącznie oczywiście z głową tego, tego kraju. Prezydent Francji. Przypomniał, że to Stany Zjednoczone udzieliły najważniejszej pomocy Ukrainie zarówno pod względem finansowym, jak i militarnej. Natomiast, natomiast jednocześnie, jednocześnie powiedział bardzo, bardzo ważne słowa, które no myślę, że tutaj trzeba przeanalizować. Emmanuel Macron stwierdził, że wschodnia część Unii Europejskiej jest, cytuję, za bardzo dozbrojona. Jednocześnie opowiedział się za częściowym rozbrojeniem wschodniej flanki NATO już po zakończeniu wojny na, na Ukrainie. I powiedział też znamienne, znamienne zdanie to jest cytat: Unia Europejska powinna sama w przyszłości dążyć do podpisywania z Rosją traktatów dotyczących rozbrojenia, nie czekając na władzę w Waszyngtonie. Koniec cytatu. Przypomnę tutaj, że od dojścia do władzy w 2017 roku Emmanuel Macron ukuł i upowszechnia konsekwentnie termin europejska autonomia strategiczna. Ten termin opisuje państwo czy też związek państw, w którym członkowie uniezależniają się od innych światowych potęg w podejmowaniu decyzji i tym samym uzyskują taką autonomię właśnie strategiczną. Jeśli przyjrzymy się tym słowom, że dziś wschodnia część Unii Europejskiej jest, cytuję, za bardzo dozbrojona i że po zakończeniu wojny na Ukrainie powinno się częściowo rozbroić wschodnią flankę NATO, to można to w sposób niezwykle taki czytelny wytłumaczyć, jako chęć stworzenia nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego poprzez dialog z Moskwą. Poprzez dialog z Moskwą. Zresztą ten pasus, ten, ta wypowiedź mówiąca o tym, że to Unia Europejska w przyszłości sama podkreślam, sama nie czekając na decyzję w Waszyngtonie powinna dążyć do podpisywania z Rosją traktatów dotyczących rozbrojenia, jest już pewnego rodzaju wyjściem naprzeciw. Oczekiwaniom rosyjskim, które w grudniu 2021 roku przedstawił Siergiej Ławrow, który przecież wyraźnie mówił o potrzebie zorganizowania nowej konferencji o dotyczącej bezpieczeństwa w Europie i zawarcia nowych traktatów, właśnie bezpieczeństwa. Prezydent Macron powiedział też ważne, ważne słowa. To jest cytat. To od nas, Europejczyków, Zależy, czy w przyszłości będziemy mieli własną zdolność do obrony i ochrony naszych sąsiadów. Koniec cytatu. W tej wypowiedzi, w, całych, w całym tym przemówieniu prezydenta Macrona możemy dostrzec pewne wątki, które przewijają się także w wypowiedziach. Czołowych niemieckich polityków, którzy myślą perspektywicznie i myślą już o tym, co będzie po podpisaniu pokoju, po zakończeniu wojny na, na Ukrainie. I widać wśród tych dwóch potęg europejskich chęć jakiegoś ułożenia się z Moskwą, co oczywiście nie dziwi patrząc na. Tradycje polityki realnej w obu, w obu państwach, także na pewnego rodzaju protekcjonalne podejście do państw Europy Środkowo-Wschodniej. I myślę, że z tej perspektywy, z perspektywy tego, o czym mówiłem w kontekście porozumienia, jakie zawarła Ukraina z Niemcami podczas ostatniej wizyty prezydenta Załęckiego w Berlinie, widać, że niestety. Państwo polskie może zostać rozegrane, że pewne decyzje mogą być podejmowane ponad naszymi głowami. Zarówno Berlin, jak i Paryż pozycjonują się w roli europejskich liderów, ale także tych liderów, jeśli chodzi o proces pokojowy na Ukrainie. Wydawałoby się, że Polska jako jeden z jedno z tych państw, które udzieliły największej, e, największego wsparcia, największej pomocy humanitarnej, finansowej, militarnej, Ukrainie będzie takim mediatorem, będzie jednym z liderów procesu pokojowego na Ukrainie i tym samym będzie. Wzmacniać swoją pozycję lidera w Europie Środkowej. Natomiast widzimy, że dzisiaj tak nie jest, że nawet spora część ukraińskich elit politycznych o wiele chętniej spogląda na Berlin niż na Warszawę. I z tej perspektywy myślę, że jednym z takich zagrożeń dla państwa polskiego, dla naszego bezpieczeństwa narodowego, dla pozycji wreszcie Warszawy w europejskiej architekturze bezpieczeństwa jest możliwość Rozumienia się wielkich mocarstw ponad głowami państw małych i średnich. Widać, że wiele osób decyzyjnych, zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie, chciałoby się w dłuższej perspektywie jakoś. Porozumieć z Moskwą w sprawie chociażby nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie i pytanie oczywiście, jak będzie to wyglądało z perspektywy Waszyngtonu. Wiele zależy także od całej sytuacji geopolitycznej, o sytuacji na świecie, sytuacji bezpieczeństwa, ale moim zdaniem taki scenariusz, w którym Waszyngton, Berlin, Paryż. Będą chciały prędzej czy później porozumieć się z Moskwą ponad głowami takich, takich państw, właśnie jak Polska ponad głowami decydentów w Warszawie. Jest to jeden z tych scenariuszy, które należy niestety również analizować, brać pod uwagę i zastanawiać się, jakie błędy zostały do tej pory przez Warszawę poczynione. Myślę, że jednym z tych kluczowych błędów była, była i jest klientystyczna polityka wielu polskich polityków wobec zagranicznych ośrodków decyzyjnych. No i oczywiście, no i oczywiście ta bezwarunkowa pomoc. Która jest przekazywana Ukrainie, a widać, że wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych. Dziękuję Państwu za uwagę.